Witam serdecznie wszystkich zapalonych marynarzy w odcinku o wojnach klanowych w grze World of Warships. Tak jest, już od najnowszej aktualizacji jest możliwość rozgrywania bitew między klanami, co też się, przez to też się stworzyła duża ilość tych takich klanów właśnie pod te bitwy klanowe. A gracz, który pokazuje nam właśnie bitwę na klanową bitwę w grze World of Warships, to Michu. Cześć, Michu. Cześć. Słuchaj, czyli od kiedy jest w ogóle możliwość grania tych klanówek? Od czwartku. Czyli początek, ale ty już sam zauważyłeś przed nagrywaniem, mówiłeś mi, że teraz te topowe klany już spadają w rankingach, bo przez to, że są te bitwy klanowe, tworzą się klany właśnie pod te rozgrywki, tak? No. Tak, ludzie wychodzą, dogadują się, a weź, to ja wyjdę stąd i stąd, dogadajmy się, stworzymy własny i rozwalimy tam. Wszystko się cofa, zostały tylko pierwsza topka, pięć klanów chyba stoi dalej twardo, a reszta to się cofa. Tak jest. No i ty też jesteś, można powiedzieć, dowódcą klanu MCR, czyli to jest, jakbyś mógł przypomnieć, nazwa... Mistrzowie Ciętej Riposty. Tak jest, Mistrzowie Ciętej Riposty. Klan nie tworzyłeś typowo pod klanówki, ale jak zobaczycie, cyferki nie grają, ponieważ wy w tej chwili jesteście na 67. miejscu, co pokażę za chwilę, a gracie teraz z klanem, znaczy ta bitwa to jest MD i VX, który jest na drugim miejscu, nie? Wszyscy są na fioletowo zrobieni, od góry do dołu. Rangi prawie same jedynki tam są. Słuchaj. Wszystkim strategia zaważyła. To był dobór okrętu. Jak widzisz, gramy wszyscy po 3 radary, 2 demojny, Moskwa, 2 geringi, niszczyciele w zwarciu i Shima jako spot na środku. Właśnie, to może opowiedz, dlaczego przeciwnicy wzięli 2 niszczyciele i 3 krążowniki, jeden pancernik, a wy zdecydowaliście się na większą ilość niszczycieli. Dlaczego akurat taka strategia na tą bitwę? Przeciwnicy wzięli 2 niszczyciele i 4 krążowniki i jeden pancernik. No, a wy 3? Tak, bo przed każdą bitwą, rozpoczęciem bitew klanowych dniem, idziemy sobie na zbiórkę na kanał na CW, obgadujemy taktyki na wszystkie 4 mapy, co dzisiaj planujemy, wariant B, wariant A, w zależności od tego, kto gdzie podpłynie, jak trzeba się rozstawić. I przede wszystkim zagraliśmy pod 3 niszczarki, żeby mieć największą wiadomość na mapie. W tej grze spot wygrywa. I przede wszystkim weszła bardzo ważna zmiana, że pancernik już w dymie nie może stać. Puścisz mu dym, ale jak on strzeli, to tak będzie widoczny 16 km, więc to już dym dla pancernika traci znaczenie. I też jest bardzo ważna zmiana. A przeciwnicy, czemu tak zagrali? To nie wiem, no Zetka też jest dobry wybór, bo ma Hydo. Dość, że 6 km wyświeci niszczyciel przeciwny. Ale geringi to są najbardziej uniwersalne niszczyciele. Mam i torpedy, i pelotkę, i przyspieszenie. Palą też, jak się uda. Czyli torpedy tak. Też na zasięg. Yamato, 2 razy Des Moines, Moskwa, geringi i Shimakaze. Jakie te okręty, jakie miały zadanie w tej bitwie? Jest to mapa pasmo górskie, a tych map tylko 3 na razie jest na klanówkach, tak? 4 są. 4. No ja tutaj z Geringiem, wiadomo, chcieliśmy przyjąć B i popłynąć na A, w zależności od tego, jak bitwa się ułoży, nie? Każdy z niszczyciel ma radiolokację, czyli powiedzmy coś jak radar, że mniej więcej pokazuje najbliższy okręt, gdzie się znajduje. To już wiedzieliśmy, że Zetka jest tam. Wyświeciliśmy wszystkie pozostałe okręty, czyli byliśmy pewni, że jeden niszczyciel jest na A, czyli to był Gering. Czyli nie mogę mojego Geringa zostać daleko, bo w walce na jeden różnie mogłoby się to skończyć. A tutaj każdy okręt jest na wagę złota, nie? Jak widzisz, nas jest tylko 7, ich też. Teraz postanawiam się nieco wycofać, bo nie wiem, gdzie jest ten Gering. Czy pancernik jest zdecydowanie konieczny w takich bitwach? Bo to tylko jest 7 na 7, przypominam, nie tak jak w World of Tanks 15 na 15 na dziesiątkach. Mamy 7 na 7. Niestety lotniskowce, zrezygnowano z lotniskowców, co cię bardzo zawiodłeś się trochę, bo ty lubisz lotniskowce, nie? No tak, lubię i też dobrze mi tym idzie. Wiadomo, jakby mi słabo szło, to bym nie brał tego lotniskowca. Ale jak czuję się dobrze na tym,
staty mam, jakie mam. No, jednak dobrze by było grać na tych lotniskowcach. To wtedy by było tak, że lotniskowiec i mogłoby być więcej pancerników wtedy, nie? No, podejrzewam. Ale pancernik może być tylko jeden, nie? Aha. Jak widzisz, tutaj powiedziałem koledze, żeby już mi dyma puścił, bo będzie Hindenburg do mnie walić i zało. A krążownik też jak stoi w dymie, to też już jest widoczny z większej odległości. Mhm. Ja tutaj specjalnie wpływam do tego dymu, żeby stać jak najdalej. Dym mnie po prostu odgradza, bo samolotów nie ma, więc z powietrza nikt nie zaświeci. Mhm. Więc mam ten zapas dodatkowych 3 km, zanim mnie wyświeci. Mhm. Słuchaj, jeżeli chodzi o te wojny klanowe w World of Warships, na razie jest to taka wersja bez nagród, czy już coś... Są nagrody. Gold, premka za wejście do drugiej ligi, my obecnie jesteśmy w trzeciej już, jest już 30 dni premium, dużo kamuflaży, flag jest, ale za wygranie 3 sezonów bitew klanowych, wejście do pierwszej ligi, jest okręt Stalingrad, krążownik bodajże ruski, 10 poziomu, to będzie pierwsza dycha, premka do wygrania. No ja ustawiałem nasze szanse naszego klanu na tak, że wejdziemy do drugiej ligi, druga, pierwsza, ale potem jak uda nam się wygrać z takimi graczami, to myślę, że mamy szansę nawet stanąć na samym szczycie. Mm-hmm. Wiadomo, klan klanowi nierówny, nie? Tak samo jak mecz meczowi nierówny. Każdy przeciwnik gra inaczej. Ale jak widać, no już ich krążownik jeden nie ma szans, ginie teraz po tej salwie. Tak jest, no już atakujesz drugi. Zao. Tak. A to dlaczego oni wzięli takie okręty, to nie wiem. Może akurat oni nie mieli innych, tak? Albo mieli własną strategię. Mm-hmm. No tego się nie dowiemy, no co się kryje w ich głowach. No i teraz niestety niedługo Szymkę stracimy, jak widzisz, Gering ją goni. I niestety nie ma tam wsparcia, bo wszyscy biją się na C. No i jest teraz po jeden. Straciliśmy mieściciel. Mm-hmm. I Cytadelę wyrwałem potężną, niestety, nie zdążyłem się skontować. Mhm. Ale w World of Warships nie ma czegoś takiego jak goldowe pociski? Nie ma. No. Całe szczęście, mam nadzieję, że to nie wejdzie. Więc tu akurat, no, ta Cytadelka... No i patrz, drugi zniszczyciel straciliśmy już. Mhm. Więc robi się nieciekawie, mają 2 kapy, przewagę w okrętach. Gering zaraz będzie płynął na punkt B. Więc będą mieli 3 kapy. Ja jeszcze uciekam od tego zao, żeby torped nie dostać. No fakt co fakt, ma te 8 km, ale takiej torpedki nie chciałbym przytulić. Mhm. Ale jest atakowany zao z dwóch stron od niszczyciela. Jeszcze, tak. Więc został zniszczony. No i teraz tak. Jest, można powiedzieć, porówno z tym, że oni stracili 2 krążowniki, a wy 2 niszczyciele, więc... No my teoretycznie, no nasi zostali ślepi na co, jak można zobaczyć. No niestety, nie mają tam niszczarki, a oni mają. Mm-hmm. Więc wystarczy, że tam ten niszczarko będzie spotować i będą w plecy. I dlatego właśnie mamy Moskwę. Moskwę ma najdłuższy radar. 11 i 7 km. Więc jak niszczyciel się zbliży, zostanie wyświecony na 25 sekund ponad. Mm-hmm. I przez to da nam to bardzo dużo informacji, bo w tej grze spot wygrywa gry. Mhm. Ale niszczyciel wasz podjechał na kapa. Tak, bo na punkty, bo zaraz Gering przeciwny zacznie przyjmować B, mhm, i nie będziemy mieli żadnego kapa. No fakt to fakt, w punktach wygrywamy, bo na początku prowadziliśmy. O, widzisz, już przyjmuje Gering B. Mhm. Przeciwnej drużyny. No i na C walczą nasze 3 okręty, na ich 4 okręty. Mają Zetkę. Niszczyciel, który ma bardzo dobre torpedy, szybkie, Montana, Moskwa i Des Moines. Ja tu będę się z Geringiem teraz walczył. Mhm. Czyli tak, wiemy, że 7x7 okręty, ale musi być ten jeden pancernik, czy po prostu maksymalnie jeden, ale nie musi być? Maksymalnie jeden. Ale ja nie wyobrażam sobie gry, gdzie klan by grał bez pancernika. Aha. Bo teraz radar użyłem, żeby Geringa wyświecić. No i bym powiedział, że tu zaraz torpedy polecą, więc będę musiał manewrować, kręcić w lewo, w prawo. Mm-hmm. Hydro odpaliłem, żeby zobaczyć te torpedy jeszcze wcześniej. Jeżeli chodzi o Demaina, na randomie, to on niszczy wszystkie samoloty, bo ma pelotkę najpotężniejszą, ale tu go stworzyłem typowo pod klanówki. U niego pelotka jest bardzo słaba teraz. Mm-hmm.
No i jest 10 torped, ale jak widać, to nie jest pancernik, da radę ominąć. No tak, bliziutko było, ale jak widać, zagrożenia nie było. Czy jeszcze jest coś takiego ciekawego związanego z bitwami klanowymi? Jak wiadomo, nie ma jeszcze mapy klanowej takiej. Są wypożyczone okelty. WG zrobił coś takiego, że jeśli jakiś klan nie posiada, członkowie klanu nie posiadają dziesiątek, to zostają trzy okręty na pożyczenie, ale muszą mieć ósmy tier. Czyli załóżmy, rozegrają jeden tą bitwę ósmym tierem i dostają trzy okręty na pożyczenie. Kurfursta, niemiecki pancernik Schieme i Zao. Czy to są dobre okręty? Schieme, Kurfurst jako tako, ale Zao to ja nie mam pojęcia. On tu może palić, ale demon jest najbardziej uniwersalny. Mm-hmm. Jak gdzieś na odległości poniżej 10 km nikt z nim nie wygra, żaden okręt nie miał prawa z nim wygrać, jeżeli chodzi o krążowniki. Nawet załek gdzieś trafił mi przypadkowo cytadelę, zbił mnie do połowy, bo się, no błąd popełnił, ustawiłem się bokiem. Mm-hmm. Czemu nie dodajesz sobie teraz hapa, nie spawasz? No nie mogę, nie mogę. To z cytadeli dostałem, cytadeli nie mogę wyleczyć. Aha. To nie jest tak, że każde obrażenie można wyleczyć. W większym już mierze, ale widzisz na C już nasi powoli coś tam zaczynali. Padła ich Montana, czyli okręt, który przyjmował na siebie obrażenia. Właśnie, pancernik jest obowiązkowy, bo on musi zbierać na siebie obrażenia. Jak się robi naprawdę gorąco, to pancernik rura do przodu, tankuje wszystko i krążowniki. Mhm. No ale ten brytyjski podobno, on się spawa strasznie zajebiście, nie? Ale on nie ma racji bytu, on jest mięciutki strasznie. Aha. Graliśmy na klan, który też nie zagrał i jakoś nic im nie wyszło. Znowu ledwo co? Ale te topedy bardzo celnie puścił, więc tak mi się, kurde, na pewno jest blisko, na styku jest, więc na pewno radar go złapał. I tak myślę, o, zaraz jest radar, to puszczę od razu. Puściłem i się znalazł. Te topedy bardzo szybko do mnie dopłynęły. Mhm. Nie powiem, że z odległości mniejszej niż 10 km. No i teraz powiedziałem kolegom z C, żeby się szybko obrócili i zaczęli do niego walić. Mhm. Jak widzisz, punkty już są po naszej stronie. Więc wystarczy, że padnie u nich ten Gering i będzie wygrana. Czyli mimo to, że jest to drugi klan w Europie, popełnili twoim zdaniem błąd przy doborze okrętów, tak? No, okrętów może nie, bo taktykę mieli, tak? Po prostu im nie wyszło, mieliśmy najbardziej uniwersalny okręt. No. Mhm. Sprawdziłem każdego członka klanu, kto jakie okręty gra, czym się najlepiej czuje. Bardzo dużo czasu na to straciłem, żeby sprawdzić każdego z osobna. Z twojej drużyny? Tak, no. Ale to też coś lipa, że załóżmy jest, można być już nawet 50 członków klanu, a może tylko 7 grać. Więc mm-hmm. To też jest tak trochę niefajnie. Ale jak już tak jest, to powinny być przynajmniej nagrody dla wszystkich. Czyli jak klan, załóżmy, wygra to pierwsze miejsce, to cały klan powinien dostawać nagrodę. A nie jest tak? A nie tylko ci, co grali. A jest tylko tak, że grali, tak? Tak, to najważniejsze nagrody. Aha. A w grze World of Tanks też mamy tak zwane kampanie, ale to jeszcze nie wiadomo, czy w... Ale czy w ogóle World of Tanks jest już, można w nią grać. 4, 5 lat, 6? Nie wiem. No. No i jest zwycięstwo. No i... Tutaj, jak widać... Aha! Jeżeli chodzi o expa, no to wszyscy dostają tak samo, nie? Tak, zarobek tak samo, 450 tysięcy, wszyscy na wygranej, na porażce 250. Mhm. Nie chodzi o to, żeby... Nikt nie gra pod siebie, gramy drużynowo. To nie są statystyki liczone do profilu, czy z damage zrobisz, czy nie. Masz grać drużynowo. To i przede tutaj... wszystkim było wpajane każdemu, żeby nikt nie grał pod siebie, ma grać pod drużynę. Nie zrobisz damage'a, trudno, ale mamy wygrać tę bitwę. Mhm. To jest priorytet. No i tutaj pokazujemy, że numer jeden w tej chwili, jeżeli chodzi o statystyki, to jest klan Omni, znany również w grze World of Tanks. No i MD i VX, który jest na drugim miejscu, a wy jesteście na miejscu 67 i cyferki nie grają. Tutaj warto jeszcze pokazać wasze statystyki klanowe. Są nawet i żółte niektóre statystyki, zielone.
Niebieskie, fioletowe. A u nich same fiolety, nie? Tak zwane. Filety. Tak. Filety. Tak jest, tak jest. Dobra. No to słuchajcie, są wojny klanowe, jeżeli czekaliście na to, no to od czwartku można właśnie napieprzać się. W określone dni tylko. Tylko środa, w określone... czwartek, tak, środa, czwartek od bodajże 19:22 i weekend. Są fajne nagrody, można nawet okręt, tak jak mówię, 10-tierowy premium zdobyć. Ale to bardzo ciężko, trzy razy trzeba wygrać, trzy sezony bitew klanowe, być pierwszy. Aha, aha. Więc to nielicznie mi się uda. No miejmy nadzieję, że będziecie walczyli z tymi najlepszymi klanami. Jak widać, potraficie to robić. No i może wejdziecie w tą pierwszą ligę i tam... Nie wiem, wśród polskich klanów jest dużo takich, które mogą walczyć z najlepszymi? Jest, no. Są niby tak zwane Messi, MSBT, Łobuzy. No są klany, tak, ale jak to, no cyferki nie grają, no. Mhm. Co z tego? No niektóre klany, no nie będę wymieniał po nazwie, bo później będzie, że hejtuje jakiś klan. Mają zrobione konta pod statystyki. Jedno konto na przykład ma 200 bitew, ale ma WR-a zrobionego pod 78% i stoi sobie takie łyse konto w klanie, które grało 200 dni temu. Mm-hmm. To jest, jak dla mnie to jest żałosne. Nie wiem, jak można robić takie statystyki. I takich niestety dowódców klanów nie pozdrawiam, bo to jest naprawdę słabe. Dobra. Nie wiem, czy w bocie też tak jest, ale... No też tak bywa, też tak bywa. Dobra, bardzo dziękuję. No i cóż, do usłyszenia w następnym odcinku z powtórkami, a może... No i pozdrawiam oczywiście Matiego 71, który dawno nie występował, żeby coś tam mi wysłał, bo teraz to ty przejąłeś pałeczkę odcinkową od kolegi. No, wymieniliśmy się, a może nawet we dwójkę coś zagramy. Właśnie, tak. Jakiś dywizjon. Tak, Mati, coś... odezwij się. No, Mati, zapraszamy, jak coś zorganizujemy i tyle. Ja dziękuję za uwagę, dziękuję tobie za wytłumaczenie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć, na razie.